Nowenna w intencji obrony życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień 5. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały Twoje oczy i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Bóg jest miłośnikiem życia oraz dawcą życia. Pisze papież: życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga, w Jego mocy. W Jego ręku tchnienie życia i dusza każdego człowieka, woła Hiob. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. Tylko Bóg może powiedzieć: ja zabijam i ja ożywiam. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anna modliła się, mówiąc: raduje się me serce w Panu, podnoszę czoło dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan. Prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. To Pan daje śmierć i życie. Wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca. Poniża i wywyższa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.